Dzisiaj poznamy przyjaciółkę zespołu, Susana Murillo. Krótko Wam o niej opowiem. Jest naturoterapeutką i dodatkowo stosuje różne techniki. Jedna z tych technik to te, które dzisiaj zobaczymy. Technika, której używa z kroplą krwi. Zaraz wyjaśnię, jak jej używa. No dobrze, żeby zrobić podsumowanie, używa terapii regulacyjnej BICOM Optima, testu HLBO, który sądzę, że dzisiaj zobaczymy. Jest ekspertem od żywienia ortomolekularnego, diety metabolicznej, regeneracji jelit, akupunktury TUNG, biomagnetyzmu holistycznego, terapii kwantowych oraz terapii bólu. I teraz myślę od 1,5 miesiąca, ale zaraz nam powie, testuje produkt, nasz Glutation Neumie. Kilku swoich pacjentów z różnymi schorzeniami i dzisiaj zobaczymy, jakie są jej badania nad tym produktem i naprawdę gwarantuję Wam, że jeśli zwrócicie uwagę na to, co usłyszycie, to rozwali Wam to mózg, tak jak nas wszystkich, więc już nie mówię nic więcej, po prostu oddaję jej głos. Susana, proszę bardzo, dziękuję za obecność i oddaję Ci głos. Przejdźmy do tego tematu. Mówię z mojego doświadczenia. Zazwyczaj testuję dla każdego pacjenta, ponieważ nawet jeśli suplement mówi, że są to 4 kapsułki dziennie, nie wszyscy, lub metabolizm ludzi nie jest taki sam. Więc zawsze mam wiele technik testowania. Jest wahadło, jest kinezjologia. Każdy może to przetestować samodzielnie, sprawiając, że ciało działa jak wahadło. I każda osoba potrzebuje innej dawki. Normalne jest od 1 do 3. Chodzi o to, że czasami na początku jest to 1. Kiedy osoba jest bardzo delikatna, trzeba zacząć od bardzo małej ilości. Pacjentka na wózku inwalidzkim z niewydolnością nerek zaczęła od mniej niż 0,5 nakrętki, ponieważ musi stopniowo zwiększać dawkę. Jej nerki nie działają, więc musi to obserwować. Stopniowo zwiększa dawkę, a teraz nawet nie zużywa całej nakrętki i już nastąpiła zmiana. Są, którzy potrzebują 2 porcji dziennie, niektórzy potrzebują aż 3 nakrętek dziennie, więc źle się nie stanie, bo to naturalna substancja. Jedyną rzeczą, jeśli nie ma możliwości testowania, byłoby idealnie, gdyby osoba stopniowo zwiększała dawkę. Zaczynając od jednej, obserwując przez tydzień lub 10 dni, co się dzieje w jej ciele, a następnie zwiększając do 2. Mam też pacjenta, który powiedział mi, że 1 nakrętka nie dawała mu żadnych rezultatów, ale gdy zaczął brać 2, poczuł się znacznie lepiej. W przypadku jednej z drugiej dawki, którą przedstawiłem, z drugiej porównawczej, zażywał 2 i nie zauważał efektu, ile po zwiększeniu do 3 zauważył zmianę w energii. Więc każda osoba nie ma dokładnej dawki dla każdej osoby, więc powinni spróbować sami. Przetestowane dawki mieszczą się zazwyczaj między 1 a 3. Ale powiem Wam też, że zajęło mi bardzo mało czasu, 1,5 miesiąca. Cóż, trochę więcej, ale z tymi kroplami nie mogłem zrobić więcej. Są pacjenci, którzy biorą to od 2-3 miesięcy. Ktoś, Rosalia, mówi, że po 3 tygodniach stosowania poprawiły się jej funkcje jelitowe. Dobrze. Czy waga osoby ma znaczenie? Możliwe. Nie ma badań na temat wagi, ale myślę, że należałoby zacząć. Również myślę, że to zależy od stopnia przewlekłości choroby i stanu zdrowia osoby. Idealnie byłoby zrobić testy, ale jeśli nie, to osoba powinna obserwować, jak się czuje. Idealnie byłoby móc zobaczyć zmiany w czasie. Dobrze, jak to rozmieścić między etapami? Prawda jest taka, że Glutation nie ma ustalonych godzin, więc 1 rano, 1 w południe i 1 po południu. Są też opinie, że pomaga na astmę i mamy świadectwa na to, że odstawiła leki, ma je ustalone, ale nie można wiedzieć, ile to potrwa. Co do chemii, tak, pytali mnie, czy... Chociaż nie można, oczywiście. To substancja, która wpływa. Chodzi o to, że będą problemy z niektórymi lekarzami, bo nie chcą, żeby brać cokolwiek. Żadne suplementy, prawda? Więc
to musi być integracyjny lekarz, oczywiście, że pozwoli ci i doradzi. Jak szybko zaczynasz widzieć rezultaty? W przypadku dny bardzo szybko. Jeśli chodzi o odczucia, to zależy od każdej osoby. W przypadku dny po miesiącu widzę ogromne rezultaty. Potem każda osoba, no są ludzie, którzy może przez 2 miesiące nic nie zauważyli. Tutaj już nie mogę ci tego powiedzieć. Każda osoba rozwija się inaczej. Więc cóż, myślę, że moja prezentacja się skończyła. Nie wiem, czy macie jakieś pytania. Widzę, że przelatujecie przez to bardzo szybko. Nie mam czasu tego przeczytać. Jako środek zapobiegawczy uważam, że 2 zatyczki. Jako środek zapobiegawczy 2 zatyczki. Ale już ci mówię, że testuję, więc też nie. I tak jak każda osoba jest inna, wszystko robię na podstawie testów, co mi mówi ciało osoby. No cóż, można to sprawdzić kinezjologią za pomocą wahadła. Jest wiele testów mięśniowych, prawda? Aby móc to przetestować, ale myślę, że pojawiło mi się pytanie dotyczące wirusa brodawczaka. Myślę, że tam cię potrzebuję. Wirus brodawczaka jest dość odporny. Potrzebujemy coś więcej. W takim przypadku próbowałbym coś innego. Jest homeopatia, która działa bardzo dobrze, aby dezaktywować wirusa, i używałbym glutationu, ale korzystałbym z tej homeopatii przez 6 miesięcy. Czy macie pytania? Zadaliście wiele pytań, zbyt wiele pytań. Cóż, myślę, że jednym z kluczy, Suzana, dziękuję, jest to, że każdy ma swoje osobiste tematy, ale na końcu musimy trochę podsumować, że jest od 1 do 3 zatorów, które trzeba stopniowo testować, zwiększając dawkę, aż znajdzie się właściwą. I kiedy zaczynamy dodawać osobiste rzeczy każdej osoby, to ostatecznie dochodzimy do sytuacji, że wiemy, iż jest to praktycznie ważne dla wszelkiego rodzaju patologii, ale głównie jest to najpotężniejszy przeciwutleniacz. I to, co wydaje mi się radykalnie przełomowe, to, że już wiedzieliśmy o efekcie rozszerzania naczyń przez wszystkie badania, przez wszystko, co widzimy, ale ten wizualny test pokazujący, co dzieje się przed i po, jest dla mnie nadzwyczajny, ponieważ to żywy przykład bezpośrednio przed Twoimi oczami efektu, jaki ten produkt ma w Twoim organizmie, w Twojej własnej krwi. I tu właśnie uważam, że jest klucz, który często zdarzał się, że ludzie odczuwają naprawdę niezwykłe doznania, a inni może nie odczuwają nic, ale myślę, że klucz dzisiaj z tego typu badaniami przeprowadzonymi przez Suzannę w tym przypadku pokazuje, że niezależnie od tego, czy coś czujesz, czy nie, Twoje ciało, Twój organizm, Twoja krew poprawia się każdego dnia. I to właśnie otwiera nam wszystkim umysły na coś, co już wiedzieliśmy, jednak mieć dowód na to, że możemy powiedzieć, że od pierwszej chwili, kiedy zaczynam brać ten produkt, już zaczyna działać, niezależnie od tego, czy to odczuwam, czy nie. I oczywiście, jak również powiedziała, trzeba być cierpliwym. Trzeba go brać przez pewien okres czasu, ponieważ jeśli mamy patologiczne problemy, które są z nami od lat, nie możemy udawać, że w ciągu miesiąca lub dwóch wyeliminujemy tę patologię lub tego rodzaju problem. Więc na koniec, wydaje mi się naprawdę cudowne to, co zrobiłeś, cała ta praca, którą wykonałeś i ta wizualizacja, ponieważ dla mnie to, co jest imponujące, to wizualizacja czegoś, co wielu z nas zna z badań i z tego, co się z nami dzieje, ale fakt, że to wizualizujesz, wydaje mi się spektakularny, szczerze mówiąc. Manuela, również myślę, że chce coś skomentować. Nie, klaskałem, ponieważ naprawdę było bardzo dobrze. Ach, teraz klaskanie, dobrze. Chciałem... Więc widziałem kilka pytań, które uważam za interesujące. Pytano mnie o dzieci. Dla dzieci nie jest zalecane, ponieważ nie ma badań, ale ja moim dzieciom to podaję. Dobrze, to moja decyzja. Jasne, dawka dla dzieci jest mniejsza, ale zawsze to testuję. To moja odpowiedzialność. Okej, nie jest. Oczywiście potem trzeba ocenić, czy dziecko ma poważną chorobę. Co jest gorsze? Glutation nie wyrządzi żadnej szkody. Przetestowałem je na Was, to jest pierwsza wiadomość, tak czy nie? Więc zasadniczo nie jest zalecane dla dzieci, ale dlatego, że nie ma badań. Potem zależy to od każdej osoby. Jeśli chodzi o wzrok, komentowano, że bardzo się poprawił w krótkim czasie. Oczywiście, ponieważ oczy zależą od wątroby i jeśli glutation zaczyna naprawiać wątrobę,
to zauważą wzrok, zauważą to bardzo szybko również, ponieważ istnieje połączenie między wątrobą a wzrokiem i oczami. A potem pytają nas, zadają bardzo konkretne pytania, na przykład o E. coli trzeba zobaczyć, nie ma jeszcze przeprowadzonych badań. Mogą spróbować z glutationem, a jeśli nie pomoże, to są inne rzeczy. Ktoś wspominał o parach biomagnetycznych, wirusach, bakteriach, grzybach, pasożytach. Biomagnetyzm sprawdza się bardzo dobrze i możemy dodać glutation. Sam glutation nie został jeszcze zbadany. Jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, metale ciężkie. Glutation usuwa metale ciężkie, ponieważ przeprowadza czyszczenie z zanieczyszczeń. To super ważne, ponieważ wszyscy mamy metale ciężkie, które dostają się z powietrza. Nawet jeśli jemy ekologicznie, chyba że mają specjalny system nawadniania, ponieważ nawadniają zwykłą wodą. Na ziemi deszczu mamy metale ciężkie. Ryba przynosi dużo metalu ciężkiego. Na końcu to kolejna z zalet glutationu. To tak jakbyśmy mieli wszystko w jednym, w jednej buteleczce. Więc cóż, to wszystko. Cóż, próbowano mi sprzedać wiele rzeczy. Mam duże doświadczenie z suplementami i w końcu wybieram wszystko po trochu. Są takie, których skład konkretnej marki i ilość każdego składnika mi się podobają. Badam je wszystkie. I glutation to pierwsza rzecz, którą zdecydowałem się spróbować, bo już za glutationem przez długi czas, ponieważ te, które były na rynku, teoretycznie nie były dobrze wchłaniane. I wydaje mi się to fantastyczne, łatwe do spożycia, z nanotechnologią, która wchłania się przez język. I postanowiłem zrobić badania, ponieważ dla mnie to dużo czasu. I szczerze mówiąc, po tym jak szybko zauważyłem zmiany, cóż, wychodzą tam wiadomości, to kontynuuję badania, zwłaszcza w bardzo poważnych przypadkach i mam nadzieję, że w grudniu będę miał więcej informacji. W tej chwili przyszło mi na myśl pytanie, które zadał mi kilka dni temu dystrybutor, który powiedział, że zrobił zwykłe badanie krwi. Wiem, że to nie to samo i chciałbym, żeby to wyjaśniła. Bo oczywiście mówi, że po 3-4 miesiącach, kiedy zrobił badanie, 4 butelki. No, nie widział wyników badania, jak się spodziewał, myślał, że będzie lepiej. To znaczy, chodzi o to, że wyjaśnię wam, co widzę, kiedy wykonuję krople, na przykład bardzo toksyczną kroplę i zaczynam ją detoksykować. Przez miesiące nie robię analizy, ponieważ wszystko wyjdzie wyższe, bo zaczynasz wyprowadzać trójglicerydy u osoby, która przyszła z trójglicerydami, cholesterolem, kwasem moczowym i wszystko zaczyna się oczyszczać. Z glutationem jeszcze nie mam doświadczenia z analizą przed i po, ale metodami, których używałam do detoksu, tak. Więc kiedy po raz pierwszy zrobiłam krople, wiele lat temu, od 9 lub 10 lat zajmuję się kroplami, nie miałam doświadczenia, jak szybko regeneruje się kropla. Osoba, nie wiem, czy kropla była tam po chemii z bardzo toksyczną kroplą. Miesiąc później zrobiłem kolejną kroplę i wyglądała strasznie. Nie było na co patrzeć. Pomyślałem, co to jest, nic nie powiedziałem, oceniłem to później. Doświadczenie nauczyło mnie, że zaczynasz wtedy wydalać toksyny wewnątrzkomórkowe i tkankowe. To trafia do krwi i potem jest eliminowane. Więc faktycznie wyniki testów były bardzo wysokie po detoksie cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego. Trzeba więc poczekać kilka miesięcy, a potem trzeba sprawdzić, czy ta osoba zmieniła nawyki żywieniowe. Bo jeśli nie, to nie. Glutation będzie przyjmowany, a proces wolniejszy. Przeprowadzam wywiad, kiedy przychodzą i trzeba wszystko zbadać. Jak jest ze stresem, ponieważ osoba z kortyzolem ma zmieniony cały metabolizm, będzie miała skoki insuliny, będzie gromadzić tłuszcz, może mieć wysoki poziom cholesterolu, więc nie można tego tak uogólniać. Trzeba zobaczyć, co jeszcze jest w jego życiu. Może dostaje lęku w nocy i rzuca się na lodówkę. Wiele osób tak robi. Nie wiem, w jakich parametrach. Nie zauważył poprawy, ale nie wiem, dlaczego to wziął i w jakich parametrach. Ale cóż. Trzeba zrobić więcej. Może 2 miesiące?
Nie mam kropli, nie mogę zobaczyć, co się dzieje, ale 2 miesiące i tak może nie wystarczyć. Analiza została przeprowadzona w procesie eliminacji i tam parametry mogą nawet wzrosnąć. Perfekcyjnie. Bardzo dobrze. Interesujące. Ok, więc w tej sesji jest mnóstwo pytań, bo naprawdę bombardują Cię pytaniami. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, na co chciałbyś odpowiedzieć, ale na początku to trochę zawsze pytają o osobiste rzeczy, co jest całkowicie normalne. I to, co naprawdę bym chciał, to żeby te badania, jak słusznie mówisz, trwały krótko. Tak naprawdę uważam, że warto byłoby zaprosić Cię z powrotem bezpośrednio, jak słusznie mówisz, pod koniec roku, kiedy będziemy mieli więcej czasu, więcej badań, więcej analiz w tym sensie, a to dałoby nam znacznie szerszy obraz efektu, czasów, etc., w który każda patologia ewoluuje. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze, podsumowując, produktu działa od pierwszej minuty, to znaczy od razu zaczyna działać w tym sensie. W zależności od osoby, która jest wyjątkowa, ewidentemente będzie się to czuło mniej lub bardziej, zajmie to więcej lub mniej czasu, ale to, co mnie cieszy, to fakt, że u każdej osoby, która zacznie go przyjmować, poprawi się zdrowie, tak czy siak, ewidentemente, bo produkt będzie detoksykować, oczyszczać i poprawiać zdrowie na 100%. I każdy z nas, oczywiście, nie można generalizować, bo każdy jest wyjątkowy, ewidentemente, prawda? Okej, są dwie rzeczy. Pytali mnie, na której jestem wyspie. Jestem na Teneryfie i przyjeżdżam do Castellon co 2 miesiące, mniej więcej. Spróbuję pojechać do Barcelony, ale nie mogłem się już bardziej rozdwoić. Chciałem powiedzieć coś innego, no dobrze. To, co mnie pytali i co wiem, że dla mnie, ja na przykład, że mam dobry stan zdrowia, to nie znaczy, że dbając o siebie nie mogę złapać czegoś innego. Dla mnie jest to środek zapobiegawczy i to środek zapobiegawczy dla zdrowia, bo na poziomie komórkowym robi detoks, robi naprawę i to jest dla mnie fantastyczne, że mam coś, co mogę stosować, aby zapobiegać starzeniu się. Nie mówię tylko fizycznie, ale komórkowo i że dotrę do starości w optymalnych warunkach, to już jest cudowne. I później, no nic, trzeba mieć cierpliwość. Każda osoba będzie potrzebowała swojego czasu na wiadomość. I tyle. Z mojej strony nie mam nic więcej do powiedzenia. I nie wiem. Nie wiem, co będę robić w grudniu, bo to dla mnie dużo pracy. Ale w niektórych przypadkach wezmę, nagranie wszystkich jest niemożliwe. Wybiorę te najpoważniejsze, by zobaczyć ich rozwój. I mogę przynieść wiele obserwacji, ponieważ notuję je. Przyniosę gotowe podsumowanie postępów i potem wybiorę te najważniejsze. Fantastycznie, fantastycznie. Spodobało mi się. Dziękuję. Nie mogę nawiązać połączenia, jakiś dźwięk. Dobrze, więc jak powiedziałem, zorganizujemy ponownie rekrutację, jeśli to możliwe. Zobaczmy. To jest pytanie, które zadano? Tak, oczywiście, oczywiście. Dobra. Dzięki. Cóż, jestem pielęgniarką dla tych, którzy mnie nie znają. I pytanie jest takie, gdy ktoś bierze glutation... Oj, przepraszam, gdy jest w trakcie chemii, czy glutation zmiecie wszystko? To nie jest tak, że glutation zmiecie wszystko, tylko że idzie, można brać chemię, chemia atakuje dobre komórki i złe komórki i na końcu złym komórkom trudniej odtworzyć się, a wszystkie dobre komórki się odtwarzają. Dlatego włosy odrastają, poprawiają się paznokcie, skóra, wszystkie skutki uboczne chemii. Gdy przestajesz ją brać, wszystko znika. Co robi glutation? Glutation nie zmiata chemii ani niczego innego. Glutation wzmacnia i daje większą antyoksydację na poziomie całego ciała, co sprawia, że efekty chemii są skuteczniejsze. I masz mniej skutków ubocznych. To znaczy wzmacnia twój system odpornościowy w taki sposób, że efekt chemii jest skuteczny, ale mniej odczuwasz skutki uboczne. Nie wiem, czy wyraziłam się jasno. Więc możesz mniej wymiotować, twoja skóra może się mniej niszczyć, twoje paznokcie mogą mniej się pogarszać, bo dostarczasz coś, co naturalnie wzmacniamy, co produkujemy, ale z chemią może się zmniejszyć. Nie wiem, czy wyraziłam się jasno. Więc nie trzeba się bać przyjmowania glutationu. Podczas chemioterapii i radioterapii w rzeczywistości, jak mówiła Rosana,
jest zalecane. A potem cokolwiek możesz zrobić, aby mieć silniejszy organizm, który lepiej radzi sobie ze stresem emocjonalnym i fizycznym, jest znacznie lepsze. A glutation przyczynia się do tego, to znaczy nie zaszkodzi ci. A kiedy pyta, czy może być nadmiar? Było inne pytanie. Ciało eliminuje wszystko, co jest nadmiarem. Zatrzymuje to, co jest przydatne, a resztę wydala różnymi drogami. Więc nie ma się czego bać. To tyle, dziękuję, że pozwoliliście mi zabrać głos. Tutaj chcę zrobić małą uwagę, że jeśli chce brać glutation, a jego lekarz jest bardzo negatywnie nastawiony, powinien poszukać nowego integratywnego specjalisty, który nie będzie miał problemu, bo bardzo go wystraszą. Ponadto każdy ważny suplement jest niezbędny podczas chemioterapii. Detoks i suplementacja podczas chemioterapii są fundamentalne. Znaleźć lekarza integracyjnego polecam, który jest lekarzem i potrafi uzupełniać glutation i inne suplementy, które są potrzebne. Bo jeśli nie, to nas straszą i mam wielu takich przypadków, że straszą i w końcu tego nie biorą. A czysty lekarz, czysty... będzie się tylko zajmował tym, co zna. I to wszystko. I powie ci, że wszystko inne, co możesz zaproponować, nie jest korzystne, ale to nie jest prawda. Można zrobić o wiele więcej. To, co pomoże, to to, że będzie towarzyszyło chemii, prawda? Będzie towarzyszyć i to, co zrobi, to to, że układ odpornościowy nadal nie będzie osłabiony i chemia również będzie bardziej skuteczna. Tak jest, tak jest. Tak, tak, tak. Dokładnie tak jest. Bardzo dobry punkt, Maria Jesus. Bardzo dziękuję za tę uwagę, naprawdę. I naprawdę to przywilej mieć wsparcie od profesjonalistów, którzy jak widać są wszyscy nastawieni na poprawę zdrowia na całym świecie i dostarczają nam wartościowych informacji, prawdziwych informacji, sprawdzonych informacji o tym, jak możemy poprawić nasze zdrowie i zdrowie naszego otoczenia. Więc to wydaje mi się, że to są bardzo wartościowe informacje. To, co widzieliśmy, wydaje mi się, że mają ogromną wartość. Mam nadzieję, że damy temu wartość, na jaką zasługuje, bo naprawdę, jak dobrze powiedziała Susana, to nie jest dużo pracy dla niej cały ten temat, ale robi to, ponieważ widzi efekt, jaki to ma i chce się tym dzielić również z resztą osób, dzielić się także z nami. I dziękuję jej w imieniu wszystkich za pracę, jaką wykonuje, dzielić się tymi badaniami z nami wszystkimi. Naprawdę jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ponieważ jeśli już jesteśmy przekonani, ponieważ jesteśmy oczywiście w pełni przekonani, to tylko... wzmocni naszą wiarę, a przede wszystkim wiedzę, ponieważ to wiedza daje tę pewność, by dzielić się nią z innymi osobami i kiedy każdego dnia przyłącza się coraz więcej profesjonalistów z wizją niesienia pomocy, ponieważ naprawdę podoba mi się to, że wszyscy dążymy do tego samego, by w jakiś sposób pomagać bliźnim, a zwłaszcza z informacjami tego typu. Więc naprawdę wydaje mi się, że to, co zobaczyliśmy dzisiaj, ma ogromną wartość i także to, że inni profesjonaliści, jak w tym przypadku Savej, doceniają to, co zawsze dodaje trochę więcej do przekazu, prawda? Więc no, w zasadzie, jeśli nie masz nic więcej do powiedzenia, Suzana, powtarzam, chciałbym podziękować Ci w imieniu wszystkich za pracę, za prezentację, bo wiemy, że za tym stoi dużo badań, dużo pracy, że włożyłaś w to wiele wysiłku i nie podałaś nam wszystkiego na tacy, ale wykonałaś bardzo intensywną pracę w ciągu ostatnich miesięcy i jesteśmy bardzo wdzięczni, że podzieliłaś się tym z nami dzisiaj, naprawdę. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie mnie. Uważam, że to jest coś bardzo interesującego, czym musiałem się podzielić. Więc to tyle. Bardzo dziękuję i życzę Wam miłego weekendu. Bardzo dziękuję Tobie.